serdecznie się ma, z tej strony Chomski, a wraz ze mną jest mój kierowca i przyjaciel. Halo, halo! Kaskader! Tak więc, czemu jesteśmy w samochodzie? A nie w domu? Kaskader postanowił mnie zabrać na wycieczkę do Warszawy, żeby tak po prostu się przejechać, pochodzić i po prostu pomęczyć nogi. Skoro siedzieliśmy parę godzin w samochodzie, to sobie przerobiliśmy umysły otwierające. Tak. No i teraz wracamy z Warszawy. W sumie za dużo nie przeszliśmy. No ile? No, 3 galerie? Nie. No to 2 galerie przeszliśmy i ten. Widziałem... Orła Cień. Tak. Widziałem Orła Cień. Pałac Kultury. Pałac Cudów chciałeś powiedzieć. Pałac Cudów to my mamy w Płocku. No i ten, sorry, że ja tak za mnie trzyma. Kurwa, słońce świeci i sobie przysłonię teraz troszeczkę. I teraz jest dobrze. I tak. Ogólnie muszę przyznać, że bardzo mi się podobało. Muszę przyznać, że przed nami jest to. Ja się kurwa czułem w tej Warszawie, ja się czułem jako w Nowojorku. Notorycznie mówiłem kaskaderowi, że kurde stary, ja się czuję jak był obcokrajowcem, czuję się jak turysta, nie? Chciałem wszędzie robić zdjęcia, ale zapomniałem o tym. No ale tak, no jeśli chodzi o plany. Planujemy się zjawić 2 czerwca na Good Game Expo w Nadarzynie, to jest niedaleko Warszawy. Czemu tam jedziemy? No bo... No możemy. Ale po co tam jedziemy? Chodzi o to, że 2 czerwca jest premiera Tekkena 7 i przy okazji będziemy mieli możliwość sobie zagrać w grę. I rozpierdolić tym Skyrim. No, chyba że znajdą się tacy wyjadacze, którzy nam zrobią... Dupuje się 7 wieczorem, a na pewno się zjawią, bo jeszcze podobno w niedzielę ma być turniej z tych. Ale mniejsza z tym. Do spraw kanału. Co jest Shovel Knightem? Shovel Knight jest prawie że cały nagrany. Mam kilka rzeczy do grania, że tak powiem. Ostatni odcinek, to znaczy ostatnia mapa mi została do nagrania. No niestety. Coś mi mówi, że Flanagana nie będzie na tym nagraniu, bo biedak ma matury. Co to kurwa, kurzysz stary. Chudły. No wiem, że gorąco, ale sobie zrób zimny łokieć. No i tak, no. W sumie tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej finału, bo tak naprawdę mamy wszystko nagrane, wystarczy to wszystko zrenderować. Ja zmontować, a nie to zrenderować. Wrzucić. Czyli tak naprawdę w przeciągu 2 tygodni powinien być Shovel Knight skończony. Oczywiście poza ostatnim odcinkiem, gdzie muszę to nagrać z Flanaganem. Flanagan zawsze się na finale zjawiał, więc tym razem też się zjawić powinien. A jak nie, to my tam do niego się wybierzemy. Tak, wybierzemy się do niego i ten lisik wyklejanka i ten ryba na wycieraczkę. Powiedz coś do publiczności. To ładne. Co później będzie po Shovel Knightie? Mam jedną gierkę, którą chcę zrobić. Prawdopodobnie to nawet będzie co-op z kaskaderem. Czy mówisz o Paydayu? Nie. No, powiem tak, to będzie nieco kulinarna przygoda, ponieważ będzie zawierała dużo soli. Jednakże będzie też na tyle uduchowiona, bo będziemy praktycznie ciągle w sanktuarium. Tak. Jeśli mniej więcej znacie się na tytułach, które wyszły przez ostatnie parę lat, powinniście wiedzieć, że mówię tutaj o grze o nazwie Salt and Sanctuary, czyli... bardzo zajebista gierka, która miesza mechaniki Dark Soulsa i... bardzo przyjemna. I w sumie to jest taka metroidvania, nie? To
I zdecydowanie się gra w tą grę lepiej po opie niż samemu. Tak. Tutaj on ma rację, bo tak naprawdę moje pierwsze playthrough to od razu było nawet co-op. No i ogólnie ta gra jest o tyle zajebista, że w co-opie naprawdę o wiele lepiej gra się niż single player, więc seria z co-opa będzie jak najbardziej widziana. Prawdopodobnie nawet będą odcinki, w których dwa razy danego bossa ubijamy, bo... Jak nie cztery! Co masz na myśli? Cztery? Ukrywasz coś przede mną? Jakieś dodatkowe postacie? Tak, królową uśmiech. Jezu, nie! Wy tego nie rozumiecie, ale mamy taką... Nevermind. Powiemy na serio. Co jeszcze w sumie planuję? No, żałuję, że Bayonetę zrobiłem na wersji PS3-kowej i nie poczekałem na wyjście wersji PC-owej, bo ja nawet nie wiedziałem, że wersja PC-owa wyjdzie. Wyobraź sobie, że to było... Że jest Primo Aprilis, nie? Na stronie Bayonetty pojawia się timer, nie? I odliczanie. Na Steamie w międzyczasie wyszła 8-bit Bayonetta. No to co mi pokazuje? No właśnie. I wyobraź sobie, że po tych paru godzinach na Steamie pojawiła się Bayonetta 1. Lol. I wyobraź sobie to. Wsparcie rozdzielczości 4K. O. Płynne 60 fpsów bez dropu. Możliwość ustawień graficznych, znaczy wiesz, ten... No wie. Zdecydowanie i tak lepiej to będzie wyglądało niż wersja na PS... Na PS3. I coś, co niestety wersja na PS3 miała z tym problemy. Nie ma problemów z spadkiem wydajności. Bo wersja na PS3 miała coś takiego, że... Ona nawet na 30 fpsach nie działała. No, to chyba było dziwne dropy. 25 i kurwa czasem nawet spadało do ilu? Do 10? Do 15 fpsów? Prawda? No. No. Szczególnie przy, wiesz, jak są takie kasenki, nagle eksplozja czy coś, to wtedy nie było w ogóle, wiesz, spadki fpsów były, nie? No ale tak czy siak, troszeczkę zeszliśmy z tematu. Co jeszcze planujemy zrobić? Jeśli chodzi o Tekena 7, to mam plan kupić sobie edycję Deluxe na PS4. To prawda, nie na PS4, ale coś się wymyśli! A Vermidia normalnie ci pociągnie? Na Vermidia na lajcie pociągnie. Wiesz, to tak naprawdę to już tylko zgrywa sygnał i tyle, nie? Komp na lajcie to ciągnie i jest też nic. Że Cascada robi swoje pierwsze ruchy na arcade sticku i całkiem nieźle wyglądać. Tak. Dałem Cascaderowi wczoraj to rozpocząć przygodę na arcade sticku. Wczoraj. Tak, wczoraj. Cascader do mnie takie: ty, Kuba, Czubski, dawaj mi arcade sticka, chcę spróbować, nie? No i pomyślałem, no dobra, no dawaj, masz, zobaczymy jak ci pójdzie. I wtedy się kurwa zdziwiłem, bo tak jak on gra, no jak taki zaawansowany początkujący, więc nie jest źle, jak wiesz, no taki low tier, że tak powiem. Szczególnie na arcade sticku. Tym bardziej, że to był pierwszy raz, kiedy grałeś w taka dwójkę na arcade sticku, więc... No nie licząc Ergakona, ale tamto co, grałem przeciwko swojej dziewczynie. No to widzisz. To się nawet nie liczy. Tak. Ale w ogóle tak, dziewczyna Flanagana daje niezłe problemy Flanaganowi w Tekkenie. Lol. Naprawdę. Ale dobra, no. Ogólnie mam w planach, nie wiem czy kolega kierowca się zgodzi, nagrać parę filmików z Taga Dwójki, jak Perplaya robimy. No w sumie... Dzisiaj. No nie dzisiaj, bo kurwa jest 17. Jesteśmy w drodze, tak? Jesteśmy w Łomiankach. Łomianka, tak? Ta Łomianka za Warszawą. No to jako, że jesteśmy z Łomiankami, to my się z wami żegnamy.
i zobaczymy się, znaczy ja się z wami zobaczę, bo kolega kierowca będzie jechał. Tak. Zobaczymy się w Shovel Knightie. Na razie i cześć. Siemano.